Ja. Kary i tyle. 2024. Mój słuchaczu, przepraszam i dziękuję. Posłuchaj tego. Mój słuchaczu, pragnę zacząć tutaj od przeprosin za zniknięcie bez wyjaśnień. Najważniejszy był narkotyk, się liczyło tylko to. Nie zważałem w życiu na nic, waliłem to grubo w nos. Bez kontroli i bez granic, szczerze przepraszam, bo byłeś ze mną zawsze. Kiedy zniknąłem znowu, miałeś prawo mi mieć za złe. Nie pamiętam, mój słuchaczu, kiedy był tego początek. 3 lata z przerwami, tak bym strzelił tu w tej zwrotce. Pohamowań tygodnie, czasami miesiące, lecz zawsze powracałem, by znowu zajebać kontrę. Tak jak alkoholik, tu będzie alkoholikiem. Taki ćpun zostanie ćpunem już kurwa na całe życie. W pewnym momencie zapaliła się kontrolka, kiedy znowu coś pisałem, żeby nagrać to u ziomka. Harry, skoro ma zdrowie i pieniądz na szczury, wydaj to też na muzykę, nie potrzeba ci fortuny. Na początek zakup Majka, statyw i jakiś popfit. Jeśli ona jest ważna, jej to udowodni. Wtedy jeszcze zdarzało się coś napisać, nie potrafiłem dać tego, jej zniknęła z mego życia. Mama dawała mi pieniądz, reszta pożyczka od kuki. Najbardziej wstydzę się tego, że ćpałem z jej gotówki. Taka prawda, wy na nią zasługujecie. To ostatnia część przeprosin, proszę was o wybaczenie. Dlaczego powróciłem i ten powrót jest tak nagły? Posłuchaj tego, zaczynamy rok 24. Koniec marca, dziadek trafia do szpitala. Wychodzi, a kilka tygodni później odchodzi kiara. Kiedy był w szpitalu, bałem się, że go utracę. Choć taka kolej rzeczy, nie chciałem takich wydarzeń. Miałem najpierw stawić zęby, bo są w stanie opłakany. Życie jest kruche, wiem to już po śmierci kiary. Mama mówiła, że trzeba jej dać odejść tu w spokoju. A twoje łzy, syneczku, wcale tu jej nie pomogą. Było mi tak bardzo ciężko, ale w końcu przyszły myśli. Pomyśl, co zrobić w zamian, żeby w życiu być szczęśliwszym. No i cześć, wróciłem do czasów mało lata. Sens dawał mi dźwięk, jest do czego wracać. Więc teraz już wiesz, czemu znów tu jestem. Wylałem dużo łez, padał deszcz, ruszy ciężej. Od 7 miesięcy jestem czysty, dźwigam ciężar. Wykręcam lepsze liczby, a łapa coraz większa. No ale żeby w życiu było trochę trudniej, to przy martwym ciągu złapałem kontuzję. Mój słuchaczu, naprawdę ci dziękuję. Przede wszystkim za wiarę, że kiedyś znowu tu wrócę. Za każdą ocenę, za konstruktywną krytykę. Dzięki tobie daję siebie i